Dla wielu osób jednym z dużych problemów podczas rysowania jest dobór odpowiednich kolorów. Też czasami mam z tym problem. Zazwyczaj proponuję, żeby inspirować się po prostu tym, co lubimy. Można naturą, a można też kulturą, ulubionymi filmami, ulubionymi obrazami. Spójrzcie, ile pięknych barw dookoła nas. Ale teraz pokażę Wam ćwiczenie, podczas którego nie musicie tak naprawdę przejmować się, czy macie super kolorystyczny gust, czy nie. Spróbujmy. Cześć! Czas na najbardziej relaksujący odcinek naszych warsztatów. Kojarzycie papier marmurkowy? Taki fantazyjny, kolorowy papier, do którego zrobienia potrzeba trochę bałaganu. My zrobimy go na iPadzie. Zaczynamy jak zwykle od mojej ulubionej apki Procreate. Nowy plik. Ok, to będzie bardzo proste. Wybieramy sobie różne kolorki, może być na przykład paletka z Waszego ulubionego filmu Wes Andersona albo ulubionego malarza. Ja użyję dość przypadkowych kolorów i tym też się nie przejmujcie, nie muszą być super dobrane. Ten efekt pokaże, że naprawdę będą wyglądać i tak fajnie. Ok, zacznę od takiego szaro-fioletowego. Teraz jasny fiolet. Robię takie po prostu maziaje dowolnym tak naprawdę pędzlem. Trochę żółci, może zmniejszę odrobinę. I co? Może jakiś błękitek. Ok, no i mamy taką abstrakcję. I clue to wejście w ustawienia dodatkowe i opcja Liquify. I teraz, moi drodzy, możemy nawet zrobić to bez pensila. Wybieramy opcję. Właściwie możecie sobie popróbować z różnymi opcjami, na przykład push. Ale tak naprawdę najfajniejszy efekt będzie, jeżeli je pomieszamy. Spójrzcie, jakie to jest przyjemne. Ach, jakbyśmy robili to prawdziwymi farbami na wodzie. Możemy też przytrzymać. Naprawdę fajnie sobie popróbować z wszystkimi opcjami i ustawieniami. A jeżeli coś Wam się nie spodoba, to pamiętajcie, jest zawsze opcja reset. Tak zrobiony papier można, wyobraźcie sobie, moi drodzy, drukować i użyć na przykład do zapakowania prezentu albo po prostu oprawić. Pamiętajcie tylko o wyborze 300 dpi podczas tworzenia pliku. Reszta już zależy tylko od Waszej fantazji. Miło było? Mnie bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy na wspólnych warsztatach. A tymczasem idę rysować dalej. Trzymajcie się, cześć!